Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to odcinek o dwóch zapachach, które uważam, że mogą świetnie sprawdzić się w nadchodzącej szybkimi krokami jesieni. Jeżeli jesteście ciekawi, co myślę o tych dwóch zapachach, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwsze perfumy poznałam, bo nosiła je moja koleżanka z byłej pracy i na niej te perfumy pachniały wspaniałym pudrem i moja koleżanka nosiła je głównie na imprezy. Szalenie mi się te perfumy podobały, ale nie chciałam je wtedy kupować, bo nie chciałam pachnieć tak samo jak ona. Ale ponieważ już nie pracuję w tej firmie, to dziś myślę sobie, że prędzej czy później te perfumy znajdą się na mojej perfumowej półeczce. A mowa tutaj o perfumach Le Parfum Royal od Elisaba. To są perfumy, przy których miałam nadzieję, że na mojej skórze powtórzy się ten wspaniały puder, który kojarzę właśnie ze skóry mojej koleżanki. Ale żeby do tego doszło, wcześniej te perfumy muszą przejść kilka innych etapów. Pierwszy etap to etap puchaty, ale bardzo mocno podbity owocowo-różanym akordem. Jeżeli chodzi o owoc, może jest to jakaś brzoskwinia, albo może coś czerwonego, jakiś czerwony owoc. Tego nie potrafię stwierdzić, natomiast róża jest taką bardzo słodką, dżemową wręcz różą. Ten początek podbity jest jeszcze paczulą i wanilią i ten początek nie bierze jeńców. To jest bardzo, bardzo mocny początek, bardzo ogoniasty, słodki, pudrowy, przygniatający, więc nie dla tych, którzy mają migreny po tego typu zapachach. Na mojej skórze rozwija się przewspaniale, ale nadal mam nadzieję, że jednak zapach pójdzie w tą stronę bardziej pudrową niż pudrowo-owocowo-różaną. Po jakimś czasie ta frakcja owocowa odpuszcza i zostajemy tylko z różą, bardzo słodką, bardzo dojrzałą, podbitą, puchatą paczulą. Po jakiejś godzinie lub dwóch od rozpoczęcia się rozwijania tego zapachu na mojej skórze wreszcie zostaję z tą puchatą paczulą, bo po tej frakcji owocowej odpuszcza też róża i w tym momencie to są te perfumy, które ja czułam na koleżance i które tak bardzo, bardzo mi się wtedy spodobały. I to jest zdecydowanie mój ulubiony fragment tych perfum. Przyznam szczerze, że myślałam, iż te perfumy będą trwać na mojej skórze w nieskończoność, bo zostawiają spory ogon. A niespodzianka brzmi nie. Te perfumy na mojej skórze pachną 5, maksymalnie 6 godzin. Jest to troszeczkę rozczarowujące, ale nie przeszkadza mi to bardzo, bo te perfumy same w sobie są przepiękne i przez te 5-6 godzin. To są perfumy słodkie, delikatnie owocowe, zdecydowanie paczulowe, bardzo głośne, bardzo krzyczące, komfortowe, bardzo w stylu Elisaba. Więc jeżeli znacie inne perfumy od tego projektanta i lubicie te perfumy, to myślę, że polubicie się też z perfumami Le Parfum Royal. Muszę przyznać, że inne perfumy Elisaba, które testowałam, też mi się podobały, ale nigdy nie podobały mi się aż tak, żeby chcieć swoją własną buteleczkę. A tutaj jest inaczej. Te perfumy już są na mojej chcieliście, no i czekam, aż pojawią się w dobrej cenie i prawdopodobnie będę je nosić jesienią. Kolejne perfumy to jeden z elementów tej takiej serii cudów od Hermesa, czyli perfumy Elixir de Merveille. To są perfumy, o których dowiedziałam się z komentarza Adama pod jednym z filmików u Arka. A jeżeli chcecie obejrzeć Erato, która mówi o innym zapachu z tej serii, to zapraszam Was tutaj. Spojrzałam sobie w piramidę zapachową tego zapachu i pomyślałam, że to może być świetny zapach na jesień i po testach potwierdzam, będzie to absolutnie genialny zapach na jesień, zwłaszcza na taką jesień szarą, pluchatą i zimną, żeby trochę podnieść sobie nastrój, bo same perfumy są według mnie bardzo słoneczne i takie podnoszące na duchu. Początek tych perfum jest taki słodko-gorzki i trochę przypomina mi
kandyzowaną skórkę pomarańczy, ale taką, którą wcześniej sparzyliśmy, więc pod tą słodyczą kandyzowanej skórki jest też ta gorzkość po sparzeniu skórki gorącą wodą. Plus mamy tutaj drewna i ambrę, które nadają takiego wyrafinowanego charakteru już na początku tych perfum. W tle grają różne kadzidła i drewna. I czasem te drewna są delikatnie przypalane, a czasem mam wrażenie, że idą w stronę czegoś w rodzaju starego, wysuszonego drewna albo czegoś w rodzaju ciepłego i słodkiego drewna sandałowego. Są też momenty, w których ten zapach przypomina mi bardzo mocno Pink Sugar od Akoliny, czyli takie fragmenty, które przywodzą na myśl przypalany na patelni karmel. Oczywiście perfumy Hermesa są dużo bardziej zniuansowane, wielowymiarowe i dużo bardziej zmienne niż perfumy Akoliny. Ale jeżeli chcecie porównanie, to te migające akcenty przypalanego karmelu porównałabym właśnie do tych znanych chyba większości z nas perfum. W kolejnej fazie perfumy nabierają bardziej szlachetnego, drzewno-ambrowego charakteru i od tego momentu są absolutnie czystym uniseksem. W ogóle mam wrażenie, że wszystkie perfumy z tej serii Wody Cudów od Hermesa to są czyste uniseksy, no i ten zapach nie jest wyjątkiem. Gdzieś w tle pali nam się tutaj kadzidło i czujemy momentami jakieś igiełki sosen może nawet. Bardzo zmienne i bardzo błyszczące na różne strony są te perfumy. W tle momentami mruga też coś ostrego, co nie jest czarnym pieprzem, co ja mogłabym zidentyfikować może jako kardamon. Całe perfumy dogasają takim delikatnie mydlanym akcentem z dodatkiem drewna i puchatej wanilii. Te perfumy na mojej skórze są bardzo trwałe, bo spokojnie wytrzymują na niej cały dzień, a ubrania nawet po praniu nadal pachną właśnie tym zapachem. Uważam, że to jest świetny zapach na jesień, bo gdybym miała je opisać, to byłby właśnie ten kolor złoto-pomarańczowo-żółty, zresztą taki, jaki widzimy na buteleczce perfum. Są to perfumy uniseksowe i myślę, że świetnie się w nich odnajdą również panowie. No i po prostu pięknie, mieniące się na wszystkie możliwe strony. A dla mnie jest to spore odkrycie na tę jesień. I długo zwlekałam z testami tych perfum, bo chciałam im oddać honor i przetestować w troszkę niższej temperaturze. No i faktycznie świetnie wybrzmiewają w takich troszkę niższych jesiennych temperaturach. Ponieważ muszę przyznać, że pora jesieni to jest moja ulubiona perfumowo pora roku, to chciałabym jeszcze nagrać filmik o moich ulubionych jesiennych zapachach. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki filmik. Dajcie mi też znać, czy znacie któryś z tych zapachów i czy myślicie, że będą one odpowiednie na jesienną porę. A to dlatego pytam, że myślę, że zapach od Elisaba sprawdzi się też zimą, a dla niektórych wręcz powiedziałabym, że będzie najlepszy zdecydowanie zimą. Dajcie więc znać na dole w komentarzu, co myślicie o tych dwóch zapachach z dzisiejszego odcinka. Na razie się z Wami żegnam. Przypominam o możliwości subskrypcji, zostawiania łapek w górę i komentarzy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!